Hej wszystkim, tu Eni, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z przepisnikiem, który był dla mnie dość dużym wyzwaniem, ponieważ nigdy nie robiłam przepiśników, nawet notesów, właściwie niczego w tak dużym rozmiarze, ale właśnie dlatego sobie moja przyjaciółka zażyczyła go, że tak powiem, jako dodatek do prezentu urodzinowego, ponieważ bardzo właśnie chciałam mieć taki większy na przepisy właśnie, żeby mieć więcej miejsca, żeby sobie na przykład gotowe już przepisać taki dłuższy przepis i mieć to wszystko na jednej stronie. Właśnie bardzo chciałam mieć takiej wielkości, więc wedle życzenia zrobiłam mi taki duży. No ale tak jak mówię, było to dosyć mocne wyzwanie, ponieważ no ciężko było wymyślić wszystko tak, żeby to było tak fajnie się komponowało. Musiałam troszkę łączyć dwa jakby różne papiery i jakoś to tak wymyślać, żeby to wszystko fajnie współgrało. Ale lubię właśnie takie wyzwanie, takie coś, czego jeszcze właśnie robić, coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. I myślę, że jestem z tego przepiśnika bardzo zadowolona. Sama powiem Wam szczerze, żebym taki chciała. Na początku byłam dość sceptycznie na to nastawiona, ponieważ tak w kwestii praktycznej nie do końca byłam do tego przekonana. No ponieważ dużo miejsca zajmuje nam na stole przy właśnie gotowaniu, pieczeniu, żeby z tego korzystać. Fajny, jak ktoś ma dużą kuchnię, ale jak ktoś ma małą, niekoniecznie. Ale jak już go zrobiłam, to jednak jakoś tak ta forma większa też mi się strasznie podoba. Mimo wszystko, no mnie akurat bardziej pasuje w mniejszej formie, ale taki też mi się spodobał. Jeżeli jak już go skończyłam, stwierdziłam, że całkiem fajnie też wygląda taki wielki ten przepiśnik. Na układce mamy gumową koronkę, do której też długo, długo nie umiałam się jakoś tak pozytywnie nastawić. Jakoś mi się to ten materiał dziwnie, no nie wiedziałam, do czego by to mogło fajnie pasować, ale właśnie do tego przepiśnika to szczerze bardzo mi się ten pomysł spodobał, fajnie to wygląda i tak na z daleka nawet nie widać, że to jest właśnie guma, dopiero jak się dotknie, to wiadomo, że to jest właśnie z tej takiej gumowej koronki. To jest ta taka, która była jakiś czas temu w Actionie, nie wiem, czy jeszcze się pojawi, czy nie, bo aktualnie mnie nie ma, ale myślę, że już ją większość z Was widziała. Jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki 3D i te wszystkie tutaj się pojawią w przepiśniku w środku, to już Wam nie będę pokazywała tych bloczków, ale to są z przeróżnych bloczków z Lux Paper Block i z tych różnych takich 3D właśnie bloków, też z Actiona. Ta tutaj dodatkowa właśnie no, zdobę zawieszka też jest z tych wypychanek właśnie z Actiona, które są na dziale prezentowym. Tekturka tak samo z tego sklepu, które były w takim komplecie z różnymi kolorowymi drewienkami jakby. Dodałam właśnie wstążkę, wiadomo, w kropeczki. Jeżeli chodzi o papier, to są też papiery to drukowane ze strony, którą Wam podam link na dole, z której ja już Wam nieraz podawałam, ale jak ktoś by nie widział, to Wam też tutaj dołączę ten link, z jakiej strony drukuję. Tam jest dużo takich właśnie wzorów kuchennych, wręcz nie idzie się zdecydować, czego użyć. Także nie kupowałam specjalnie jakieś tam kolekcje, tylko po prostu sobie wydrukowałam. A jeżeli chodzi o te tutaj kwiatuszki i tutaj te tutaj jakby pierwsze tło, to to jest właśnie ta rameczka na zewnątrz tutaj, a te kwiatuszki to są te kwiatuszki też właśnie z wykrojników, które sobie kupuję w Actionie, ten właśnie listek. No i wiadomo, narożniki dla zabezpieczenia. Tu jeszcze sobie też użyłam, bo ogólnie te papiery były troszeczkę za małe i musiałam sobie użyć jakiegoś tła do takiego wielkiego właśnie przepiśnika, więc tutaj są też takie fajne materiały, który też sobie kupiłam jakiś czas temu, pokazywałam właśnie w Actionie z takimi różnymi fajnymi fakturkami i tutaj mi fajnie to pasuje. I zaglądamy sobie do środka. I w środku mamy kieszonkę na różne takie dodatkowe przepisy, jakiś ulubiony albo taki, którego sobie dopiero co wypróbujemy i właśnie nie wiemy jeszcze, czy opłaca się go wkleić, czy nie, czy nam po prostu zasmakuje, czy nie. Więc właśnie na dany przepis, który sobie próbujemy gotować, to można sobie tutaj wpisać. Jest taka fajna kieszonka, włożyć
I tutaj dałam też parę takich fajnych dodatkowych mat. Ale wam chciałam jeszcze pokazać taką dodatkową karteczkę, którą mi zrobiłam na ozdobę, gdzie sobie może postawić gdzieś tam w kuchni, czy sobie powiesić gdzieś tam, przyczepić na lodówkę. Myślę, że taki fajny dodatek do różnych tam już pozostałych, co mi pozostawały po drukowaniu ścinków. I z której napisałam taki fajny wierszyk, taki, że wam nie będę pokazywała, taki bardziej osobisty dodatek do tego. No i tu mamy takie kilka właśnie dodatkowych mat. Tu zrobiłam kuchenne ABC. Tu ma taki fajną matę na różne zapiski, czy właśnie jakiś ulubiony mini przepis. No i tutaj jeszcze taką fajną kartę z takim do pociągnięcia czystą z tyłu na jakieś zapisanie sobie, co tam będzie chciała. I tutaj właśnie taką jeszcze sobie ozdóbkę dołożyłam. I ten wykrojnik tutaj to jest ten taki. No i w środku mamy, wiadomo, już działy, napoje, kawy, koktajle. Tu są też te naklejki z tych naklejek, które też sobie kupuję w Actionie z różnymi innymi tam dodatkami. Już nieraz je pokazywałam, więc tak jak mówię, nie będę wam kolejny raz pokazywała. I z tyłu mamy coś takiego, też ozdobiłam z tyłu papier. Tu wiadomo, zwykłe kartki, ja nie kupuję wkładów, bo nie robię wiadomo na zamówienia, tylko na prezenty dla osób mi bliskich, więc myślę, że takie coś im wystarczy. O, tu mamy torty, ciasta i ciasteczka. Dania i zupy. I sałatki, grill oraz przekąski. I z drugiej strony właśnie okładki w środku mamy również taką fajną ozdóbkę zrobiłam. Tu naklejam jeszcze takiego fajnego pracerka, troszkę nakleiłam koronki i tutaj też dałam taką większą matę fajną na zapisanie sobie czegoś i taką książeczkę oklejoną takim właśnie papierem z owocami. I te z tyłu mamy jeszcze tylko na środku taką właśnie takie wisienki, moje logo. Aha, i jeszcze te napisy, to są napisy też z Actiona, z tych wszystkich różnych pomieszałam, bo mi tutaj wszystkie pasowały fajnie. I to tutaj jakby tło sobie robię czymś takim. Ja to już kupiłam, jak zaczynałam w ogóle całą moją przygodę ze scrapbookingiem z 7 lat temu. To jest DP Crafta, taka właśnie na rolce do wytłaczania właśnie różnych wzorów. Mam takich 3 różne, ale ten chyba najczęściej korzystam właśnie z tego. I narożne właśnie dziurkaczem sobie zrobiłam. O, mam taki, też z niego właśnie najczęściej korzystam, jeżeli chodzi o te narożne. I cóż, no i to wszystko. Tak się prezentuje. Piszcie, co sądzicie. Czy wam się podobają też takie większe formy właśnie przepiśników, czy jednak wolicie takie standardowe, mniejsze? I jak wam w ogóle się całość podoba? Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam do kolejnych i poprzednich, jeżeli macie ochotę zajrzeć i nie widzieliście na moim kanale. Pa, pa!